Z ziemią kłodzką kojarzą nam się zazwyczaj uzdrowiska, ośrodki narciarskie i oczywiście Kłodzko. Północne peryferia regionu bywają często pomijane, nierzadko mylnie zaliczane są z resztą do chociażby ziemi wałbrzyskiej. Udaliśmy się zatem na krańce ziemi kłodzkiej do Świerków, w których znajduje się dawny kamieniołom. Świerki położone są u stóp wzgórz włodzickich, których najwyższym szczytem jest Włodzicka Góra. Na jej szczycie znajduje się wieża widokowa, która kształtem nieco przypomina rakietę. Na zboczach Włodzickiej Góry stoi krzyż, spod którego roztacza się widok na Góry Sowie i Ludwikowice Kłodzkie, do których schodzimy, przemierzając po drodze łąki. Przez Ludwikowice Kłodzkie przepływa Włodzica, która swoje źródło ma na stokach wzgórz włodzickich. Nie zatrzymujemy się jednak na linii rzeki, zmierzamy w stronę Gór Sowich. Po drodze mijamy stację kolejową w Ludwikowicach, wieczorem docieramy natomiast do Zygmuntówki. Dnia kolejnego ruszamy na Kalenicę, trzeci najwyższy szczyt Gór Sowich. Znajduje się na niej wieża widokowa. Z Kalenicy schodzimy szlakiem żółtym do Nowej Rudy. Po drodze mijamy zbiorniki retencyjne w Pniakach, a także zdobywamy Górę Bogusza. Schodząc z Boguszy ukazuje nam się panorama Nowej Rudy.